Współtwórcą ustawy rządowej zwanej Konstytucją 3 maja był biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński. Był jednym z też twórców Konfederacji Barskiej. Jego postać przybliży dziś dla nas ksiądz Krzysztof Kujawa, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Krastem. W Szastyszu również bardzo znana postać, bowiem w latach 2002-2008 był księdzem w parafii świętego Wojciecha w Szastyszu oraz katechetą w liceum ogólnokształcącym imienia Kena. Witam serdecznie słuchaczy, witam serdecznie wszystkich tych, którzy będą oglądali ten program tutaj w Krasnym. Mianowicie jesteśmy w miejscu wyjątkowym, szczególnym. Tutaj pan powiedział, że to miejsce tak wyjątkowe, historyczne, związane z biskupem Adamem Krasińskim, który był współtwórcą Konstytucji 3 maja, niewątpliwie. Ale trzeba powiedzieć otwarcie, że Krasne to właściwie wszystko, co dotyczy Krasińskich, po to, aby sobie umysłowić jedno, że Krasne to nie tylko biskup Adam Krasiński, ale cały ciąg wydarzeń, które miało miejsce związane, czy dotyczy konkretnie Rzeczypospolitej. Krasne to miejscowość, która powstała w 1380 roku i jest to gniazdo, czy miejsce rodowe Krasińskich. Wszystko, co dotyczy Krasińskich na całym świecie, jest, można powiedzieć, bierze początek tutaj stąd, w Krasnym, bo właśnie w tym roku 1380 przychodzi niejaki Stanisław, który dodaje sobie przydomek de Krasne i od tego momentu rozpoczyna się cała historia związana z rodem Krasińskim. Stajemy przed kościołem, który został wybudowany w 1575 roku z fundacji biskupa Franciszka Krasińskiego, biskupa krakowskiego. Oczywiście jest to biskup, który stąd pochodził, ale który pracował w Krakowie, a ten kościół został wybudowany z myślą o Krasińskich, po to, aby Krasińscy tutaj mogli spoczywać w tym miejscu. I rzeczywiście ten kościół to nie tylko sam kościół do sprawowania liturgii, ale ten kościół to również jest miejsce tak zwane mauzoleum rodu Krasińskich, do którego również zapraszam, a w którym tym mauzoleum spoczywa wspomniany już biskup Adam Krasiński, współtwórca Konstytucji 3 maja i oczywiście współtwórca Konfederacji Barskiej. Znajdujemy się we wnętrzu świątyni w Krasnem, która jest poświęcona podwyższeniu Krzyża Świętego. Taki tytuł przyświeca temu już kościołowi. Kościół wybudowany, jak wspomniałem, w 1575 roku, on tutaj jest głównym miejscem celebry, ale to, co wspominam, mianowicie jest również miejscem tak zwanym mauzoleum. Wiele rzeczy, które się znajdują oczywiście w tymże kościele to rzeczy, które odzwierciedlają historię, tak wyjątkowo i szczególną historię. Nie tylko dla Kościoła, ale przede wszystkim historię dla Rzeczypospolitej. W tymże kościele znajduje się bardzo wiele cennych elementów historycznych, które zachowały się z przestrzeni dziejów od 1575 roku po dzień dzisiejszy i stanowią jak gdyby dowód na historyczność tegoż miejsca. Między innymi bardzo wiele znajduje się tutaj nagrobków, które odzwierciedlają też to miejsce historyczne. Między innymi nagrobki, które znajdują się w prezbiterium tegoż kościoła, a które oczywiście są niewątpliwie miejscem bardzo takim historycznym, jak również nagrobki, które znajdują się w podziemiach tegoż kościoła, do którego będę zaproszał, i oczywiście epitafia, które znajdują się na ścianach tegoż kościoła. Wszystkie te epitafia i nagrobki świadczą o tym, że Krasińscy tak ściśle byli złączeni z Rzeczypospolitą i na rzecz Rzeczypospolitej, czyli współpracując z królem, współpracując z Rzeczypospolitą, działali, byli jak gdyby orędownikami Rzeczypospolitej. Dla nich najważniejszym hasłem było to kochać ojczyznę i to w pełni, kochać ojczyznę i to w pełni. Krasińscy to jeden z kilku rodów, znamienitych rodów na terenie Rzeczypospolitej, które odgrywały szczególną rolę w dziejach historii Polski. Do tego rodu Krasińskich niewątpliwie zaliczany jest jako jedna z postaci czołowych biskup Adam Krasiński, współtwórca Konstytucji 3 maja i zarazem też postać wyjątkowa, bo współtwórca Konfederatów Barskich. To jest postać wyjątkowa i szczególna. Tak się składa, że on urodził się na
w teraz obecnej Ukrainie, ale oczywiście trzeba powiedzieć otwarcie, związany był również z Krasnym, bo wiemy, że wszystko, co dotyczy Krasińskich, jest związane oczywiście z Krasnym. I rzeczywiście w 1795 roku przybywa tutaj do Krasnego i w Krasnym wtedy ostatnie swoje lata spędza, umiera, zostaje pochowany w podziemiach. Ale w jego historii niewątpliwie dwa bardzo istotne wydarzenia. Mianowicie Konfederacja Barska i przede wszystkim Konstytucja 3 Maja, gdzie przyczynił się do jej powstania i do tego, że ona mogła być rzeczywiście najcenniejszym dokumentem w ówczesnym świecie. Druga po Stanach Zjednoczonych, tak wyjątkowa konstytucja. Stoimy oczywiście przed wizerunkiem biskupa Adama Stanisława Krasińskiego, który tenże pomnik, ten jego wizerunek został ufundowany w XIX wieku przez jednego z rodu Krasińskich, przez Wincentego Krasińskiego, umieszczony tutaj w tym kościele, ale pokazujący tę postać tak wyjątkową i szczególną. Biskup Adam Krasiński, to co wspominane było, niewątpliwie współtwórca Konstytucji 3 Maja, ale zarazem trzeba powiedzieć otwarcie, obrońca praw dotyczących Rzeczypospolitej. To on sprzeciwił się wobec ówczesnego króla Poniatowskiego w momencie, kiedy August Poniatowski był zwolennikiem ówczesnej carycy Katarzyny, podpisywał pakty po to, aby Rzeczypospolitą po raz kolejny podzielić. Naraz oczywiście za każdym razem oponem czy przeciwnikiem decyzji ówczesnego króla był niewątpliwie biskup Adam Krasiński. On zawsze stawał w obronie Rzeczypospolitej i w obronie Polski, szukając również wsparcia i pomocy na różnych salonach całego świata, między innymi również ówczesnego króla Ludwika, króla francuskiego, szukając również wsparcia i pomocy dla Rzeczypospolitej. Niestety, losy Polski były bardzo znamienite i szczególne. Znamy z historii, że trzy rozbiory sprawiły, że Polska właściwie zniknęła na 123 lata z map świata, właściwie nie istniała, ale byli tacy, którzy walczyli o jej niepodległość, o jej wolność. Wśród nich był niewątpliwie biskup Adam Krasiński, który miał rzeszę zwolenników i walczył o jej obronę. Między innymi po pierwszym rozbiorze decyzję dotyczącą tego, aby Rzeczpospolita była krajem obojga narodów, a była krajem, który rzeczywiście jest silnym i dobrze zarządzanym, wraz z innymi współtwórcami Konstytucji 3 Maja tworzył tę konstytucję. Tworzył tę konstytucję, był za nią odpowiedzialny, ale również w nocy z 2 na 3 maja podpisał dokument, który stwierdził, że to, co jest zawarte w Konstytucji 3 Maja, jest zgodne z jego zasadami, z jego wolą i że się podporządkowuje. Wiemy, że Konstytucja 3 maja, 230 lat temu opublikowana, zaledwie obowiązywała kilka miesięcy, ale była to druga po Konstytucji Stanów Zjednoczonych najważniejsza konstytucja na świecie. Tak bardzo otwarta dla ludzi, dla różnych stanów i otwarta również dla ówczesnej Rzeczypospolitej obojga narodów. Konstytucję 3 maja ogłoszono w sposób wyjątkowy, mianowicie ogłaszano ją, jak znamy z historii, w Zamku Królewskim w Warszawie. Oczywiście biskup Adam Krasiński, przeciwnik króla w decyzjach, które podejmował i układach, które król podejmował z carycą Katarzyną, naraz oczywiście, kiedy ogłaszano Konstytucję 3 maja, wtedy to brał udział również biskup Adam Krasiński. Kiedy ogłoszono tę Konstytucję 3 maja, chciano ją opublikować, wtedy nastąpił wielki gwar tego, aby oczywiście wszyscy podporządkowali się Rosji. Natomiast podporządkowali się carycy, a nie, powiedzmy, widzieli tylko swoje interesy, polskie interesy. No i co się okazuje? Mianowicie wtedy król bardzo był zdenerwowany, bo nie wiedział, co ma uczynić. Był zwolennikiem oczywiście Rosji i carycy. Naraz szlachta i ówcześni możnowładcy i twórcy Konstytucji 3 maja wpływają na niego, aby tę konstytucję ogłosić. Naraz okazuje się jedno, że król zaczyna uspokajać wszystkich, ale w pewnym momencie jeden z obrońców króla mówi:
trzeba nam za wszelką cenę Rzeczypospolitą podporządkować Rosji. Rosja będzie nas za wszelką cenę broniła. No i wtedy okazuje się jedno, że biskup Adam Krasiński do tego jednego ze szlachciców odpowiedział jednoznacznie, że ciebie, gościu, należy ogolić na łyso i wysłać do czubków. Oczywiście te słowa zostały znamienicie zapisane na kartach pamiątkowych w Zamku Królewskim, odzwierciedlające to, że zależało biskupowi Adamowi Krasińskiemu na Rzeczypospolitej. Kochał ją, bardzo kochał, wręcz nawet do końca ją kochał i uważał, że nigdy Rzeczypospolita nie może być powiązana z Rosją. I wtedy ten gwar na sali sprawił, że król zaczął wszystkich uspokajać. Podniósł rękę, ktoś wezwał i powiedział: król jest za Konstytucją 3 maja. I w taki sposób ogłoszono Konstytucję 3 maja jako przyjętą Rzeczypospolitej. Wiemy, że ona tylko zaledwie kilka miesięcy obowiązywała. Bardzo szybko później przyczyniła się do tego, że właściwie nastąpił drugi rozbiór Rzeczypospolitej i nastąpił bardzo szybko trzeci rozbiór Rzeczypospolitej. Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej biskup Kamieniecki, biskup Adam Krasiński, zjeżdża tutaj do Krasnego i tu w Krasnem ostatnie swoje 5 lat spędza. Obecna plebania, która się znajduje w Krasnem, to pałac wybudowany dla biskupa Adama Krasińskiego. Pałac biskupi dla Adama Krasińskiego. Wybudowany był oczywiście z projektu Solariego, włoskiego projektanta, i oczywiście miał służyć dla biskupa Adama Krasińskiego. Niestety biskup w nim nie zamieszkał, bo oczywiście zmarł w 1800 roku, a budowę ukończono pod koniec 1799 roku. Więc niestety nie zamieszkał w tym pałacu. Niemniej biskup Adam Krasiński został pochowany tu w podziemiach tegoż kościoła i po dzień dzisiejszy tutaj spoczywa. Jest szczególną postacią dla Rzeczypospolitej, dla Konstytucji 3 maja, no i oczywiście współtwórca Konfederacji Barskiej, tak wyjątkowej, tak tej, która walczyła również o niepodległość Rzeczypospolitej, o to, aby Polska była suwerenna, aby Rzeczpospolita Obojga Narodów była krajem wolnym, aby była krajem, który rzeczywiście będzie się mógł rozwijać i służyć dla wszystkich warstw społecznych, niezależnie do jakich obywatele należą. Znajdujemy się teraz w podziemiach kościoła w Krasnem. Podziemiach, w których znajdują się nagrobki Krasińskich, tak znamienitych, tak wyjątkowych i szczególnych Krasińskich, którzy tutaj zostali pochowani. Mówimy, że jest to tak zwane mauzoleum rodu Krasińskich. Jesteśmy tu obok sarkofagu, który skrywa zwłoki zmarłego biskupa Adama Krasińskiego, zmarłego w listopadzie 1800 roku. Został tu pochowany i tu w tymże sarkofagu się znajduje. Tablica pamiątkowa, która się znajduje na pierwszej ścianie, odzwierciedla jego zasługi jako biskup kamieniecki, kawaler orderu Orła Białego, dyplomata Konfederacji Barskiej, współtwórca Konstytucji 3 maja. Oczywiście szczególna postać, wyjątkowa postać dla Rzeczypospolitej, ale w tychże podziemiach oczywiście również znajdują się szczególne postacie rodu Krasińskich. Między innymi tutaj znajdujemy się przy kolejnych nagrobkach wyjątkowych, mianowicie przy Ludwiku Krasińskim, który dokonał znamienitych rzeczy w tymże kościele, przebudowując ten kościół, wzbogacając jego, ale to też postać wyjątkowa. Mianowicie to on był rzeczywiście dobrym rachmistrzem i dobrał, dobrze znającym się na interesach, gdzie pomagał wtedy przy podejmowaniu decyzji wielu osobom, między innymi przy upadającym majątku w Opinogórze, gdzie oczywiście sprawił, że ten majątek rzeczywiście wydostał się z nęcy, które skłaniało ku upadkowi. Obok lecz spoczywa jego żona. Żona po jego bracie, oczywiście po Zygmuncie Krasińskim. Oczywiście spoczywa tutaj Elżbieta z domu, z rodu Branickich, księżna, która oczywiście też była szczególną postacią dla Rzeczypospolitej, dla Polski, pomimo że był czas, trzeba powiedzieć otwarcie, czas po rozbiorach, ale wiele współpracowała i tworzyła dla Rzeczypospolitej. Między innymi trzeba powiedzieć otwarcie
Hotel Lambert, który znajdował się w Paryżu, to hotel, który tak ściśle związany oczywiście był z rodem Potockich, Branickich i oczywiście ściśle związany również z rodem Krasińskich i z rodem Czartoryskich. A cały tenże majątek, trzeba powiedzieć otwarcie, w ostatnim etapie przeszedł do rodu Czartoryskich i właścicielami tegoż majątku i po części, trzeba też powiedzieć otwarcie, po części dóbr, które się tutaj znajdują w Krasnem, podlega rodowi Czartoryskich.